No, to witam was wszystkich serdecznie. Przepraszam, że nagrywam jak jadę, ale muszę pojeździć, więc świeże auto odebrałem, więc muszę się nacieszyć. Taki temat dzisiaj poruszę, znany temat tabu, ale bynajmniej ja tak uważałem, że jest to znane, wiadome i wszyscy wiedzą o co chodzi, ale w ostatnich komentarzach pod filmach z samochodami z Niemiec poruszacie te kwestie. Dużo rzeczy na mailach, kilka takich kwestii związanych z klientami, naszymi widzami, z wami, które są po zakupie już samochodu. Temat stary jak rzeka, ale postaram się wam to dzisiaj na najbardziej po chłopsku po prostu wytłumaczyć, jak to powinno być, co powinniście zrobić, jak to jest najlepiej, żeby uniknąć kłopotów finansowych i w ogóle problemów. Otóż mianowicie rozchodzi się o dwie rzeczy. Jak zjechać samochodem zakupionym z zagranicy? Czy to auto kupione jest tam przykładowo, daję przykład, w Niemczech, tak? I trzeba nim wrócić. Czy też kwestia druga, samochód jest już na terenie kraju. Jakiś tam handlarz go przywiózł, stoi w jakimś komisie, czy tam ulotki, tak? Czyli ulotnego handlarza. Ale generalnie no macie po niego tam powiedzmy 300-400 km jazdy. I jak wrócić tym samochodem? No więc generalnie tak, jeżeli auto już kupujecie. Zacznijmy od tematu może, żeby tak chaotycznie to nie brzmiało, za granicą. Szczelam Niemcy, tak, najpopularniej Niemcy, można i Austria, i tak dalej, Francja, ale szczelam Niemcy. Samochód, jeżeli chcecie kupić i przywieźć do Polski, pierwszy on musi zostać wymeldowany, czyli abgemeldet trzeba zrobić, abmeldung. W niemieckim wydziale komunikacji, tam odpowiednie pieczątki, pani da i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, żeby nie wrócić, generalnie musicie w legalny sposób, mówię w legalny, to są dwa sposoby. Pierwszy to jest taki, że wykupujecie tablice zjazdowe, te tak zwane żółte, tak, to są pięciodniowe. To jest koszt mniej więcej, zależy od landu, między 70 a 80 euro, jeżeli dobrze pamiętam. I na takich tablicach one są już wraz z ubezpieczeniem. Możecie zjechać do kraju, oczywiście plus do tego koszt paliwa, który musicie ponieść. No i wcześniejszy wiadomo koszt wasz, który, że musicie się dostać do danego miasta. Jeżeli tam gdzieś w przygranicznych terenach naszych kupujecie samochód, to te koszty będą no, nieduże, tak? Natomiast jeżeli wybieracie gdzieś dalej, typu Hanower, Hamburg, Düsseldorf, tam gdzieś ta Westfalia, tereny zachodnie albo południowe, tam bliżej Szwajcarii, no to sobie policzcie trasę tak dalej do kraju. Jeżeli ktoś mieszka od strony granicy polsko-niemieckiej, no to jeszcze będzie miał fajnie, tak? Natomiast jeżeli ktoś mieszka od strony już tam powiedzmy wschodnich części naszego kraju, czy tam północno-wschodnich, Białystok i tak dalej, no to taki koszt tablic plus paliwa, plus siebie, plus pewnie drugi kierowca, bo ktoś z wami musi przyjechać, on będzie ogromny. Teraz i tak to możecie załatwić. Najlepiej żółte, pięciodniówki za te euro, ale tak mówicie, przeliczcie sobie koszt paliwa, czas, wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Za chwileczkę wam powiem drugą opcję, jaką można zrobić, ale zanim ją powiem, to przejdę na stronę polską, czyli zakup auta sprowadzonego z zagranicy. Jedziecie do komisu, przykładowo tam gdzieś 300-400 km, znajdujecie samochód, kupujecie. Samochód jest sprowadzony, czyli jest wymeldowany w danym kraju, a jeszcze jest niezameldowany w naszym kraju. No i generalnie jak to się odbywa? Przeważnie, mówię, nie zawsze, przeważnie. Często w ogłoszeniach jest taki zapis. Samochodem można wracać na kołach. No więc każdy leci, skoro tak pisze, to można. Co się okazuje na miejscu? Na miejscu okazuje się tak, że sprzedający oferuje wam tablice rejestracyjne, które są wytłaczane, to jest koszt 50 zł w Polsce, na wzór oryginalnych tablic niemieckich, nawet są nalepeczki z TIF-em, z miastem i tak dalej. Na wzór tablic, które się znajdują na nalepce, na szybie tego pojazdu, czy tam takie same jak są w briefie, w szajnie, wiadomo, nie? Do tego proponuję wykupienie ubezpieczenia na 30 dni. Daję wam wszystkie papiery, oczywiście fakturę zakupu. No i że możecie wracać do domu. No więc od strony legalnej, prawnej i bezpieczeństwa przede wszystkim, bardziej się tu na chłopski rozum zajmiemy dzisiaj bezpieczeństwem waszym i innych użytkowników, nie możecie nie wracać do domu. W przypadku kontroli policji, no to w najgorszym wypadku, ok, mandat około 500 zł, a i zakaz dalszej jazdy. W takim przypadku już skrajnym, już najgorszym, że traficie na jakiegoś przepisowca, no to jeszcze wam dowali za fałszowanie tablic,
za poruszanie się autem i tak dalej, za różne tam rzeczy, dowali się przy okazji przepatrzy całe auto, wszystko zrobi, sprawdzi, dopieprzy się do wszystkiego i te koszty będą jeszcze większe. Jest ok. I teraz tak, więc co najlepiej można zrobić, żeby tym wracać? Oczywiście abstrahuję od akcji, którą widziałem ostatnio, jak stałem na parkingu w Niemczech, robiłem sobie małą pauzę. Zatrzymała policja do kontroli młodych ludzi, którzy jechali chyba, to był Ford Mondeo, na polskich numerach. Co się okazało, ci panowie kupili samochód w Niemczech, przyjechali z tablicami z takiego samego Forda Mondeo, który mieli już kupiony tam wcześniej w Polsce, zarejestrowany, przełożyli tablicę, wzięli dowód rejestracji i jechali sobie no, w kierunku kraju, tak? Jak zaczęli czepać i sprawdzać numery winnego samochodu, to wyszło co wyszło. Konsekwencje, jakie ich tam spotkałem z tego, co tak dwa słowa zamieniłem z policjantem, bo nie chciał za bardzo gadać, w tysiącach euro. W tysiącach euro kary. Także to też nie polecam takiego sposobu, nawet czy w Niemczech, czy w Polsce. Natomiast powiem wam teraz tak, żeby już nie gadać, to zaś będzie trwało pół godziny. Jeżeli skorzystacie z opcji, bo szybko, bo tanio, bo zajebiście, bo komisant czy tam sprzedawca pojazdu da wam takie tłoczone tablice, a czy one będą zgodne z nalepką, z szajnem z samochodu, to nie ma najmniejszego znaczenia, i da wam to ubezpieczenie na 30 dni, gdzie już zostanie się ubezpieczalnie wycofując z tego, to jest wszystko fajnie, ale na krótko. Nawet jak was ta policja złapie, ok, dostaniecie mandat, spoko. Natomiast w przypadku, tu jest sprawa teraz naszego widza sprzed 2 lat, to jest 2016, za parę dni już mamy 2019, sprawa się dalej ciągnie. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego, kolizji, nie daj Boże wypadku, z udziałem osób poszkodowanych, są takie jaja, jadąc na drukowanych tablicach, tłoczonych, zwał jak zwał, whatever, i na tym 30-dniowym ubezpieczeniu, już sobie nie zdajecie sprawy, jakie są konsekwencje karne, jakie są konsekwencje finansowe. Mówię to stricte z życia, z przypadku jednego z naszych widzów, klientów, jednego z was, też pojechał sobie na drugi koniec Polski, kupił taki samochód i wracając, jechał zwykłą, polną drogą, już blisko miejsca zamieszkania, bardzo wolno. Z podporządkowanej wyskoczyła banda gówniarzy i wyrżnęła tego widza, rozbijając obydwa samochody. Osoby ranne w obydwu pojazdach. I wiecie co jest? Wina widza. Ponieważ jechał samochodem niezarejestrowanym, nieubezpieczonym, niezalegalizowanym, przepraszam, na terenie naszego kraju. Więc nie miało go prawa być na tej drodze, w tym miejscu, w tym czasie. Ma takie konsekwencje finansowe, odszkodowawcze i prawdopodobnie jeszcze karne, że sprawa już ciągnie 2,5 roku. Pytanie, czy to było warto? Jechał chyba 320 km w kierunku domu. No więc teraz wracając do końca tematu, zarówno po stronie zagranicznej, czyli tam gdzie kupiłem auto, strzelam Niemcy, tak, dajemy Niemcy przykład, czy tam Austria, tak samo jak u nas, co jest najlepiej zrobić? No są dwie opcje. Jeżeli kupujecie auto za granicą, no ciężko wziąć samochód, wziąć shine, wziąć brief, wracać się do Polski gdzieś tam set kilometrów, rejestrować ten samochód i wracać się z powrotem ileś set kilometrów, zakłada się tablicę i znowu ileś set tam kilometrów wracać do domu. No to są koszty masakryczne, więc tak mówię, opcja pierwsza, najlepiej żółte tablice, 5 dni wam wystarczy, spokojnie zawsze dojedziecie i tak dalej. W przypadku, jeżeli auto jest w kraju, tak, no nie da się kupić takich tablic u nas parodniowych i tak dalej, ubezpieczenia na parę dni, więc tu są obydwie końcowa opcja, obydwie opcje i w kraju i za granicą. Sprawdziłem 250 zł. Taki jest koszt najtańszy. Tak, znalazłem. Można i za 300, 350, z fakturą za 400. Wynajem autolawety. Autolawety. Na kategorię prawie jazdy B, czyli a samochód do 3,5 tony. Spokojnie tam do 1,5 tony można na nie ładować samochody. Nie wymaga większego prawa jazdy, jak mówię, B, czyli na zwykły samochód. Nie podlega opłatom wiatolowym. I bierzecie taką lawetę. Oczywiście kwestia, jeżeli ktoś nie jeździł busem czy większym autem niż osobowe, przejechania paru kilometrów, przyzwyczajenia się do tego auta, że on się trochę nachyla, ono troszeczkę inaczej hamuje, to nie jest wyścigówka, tak? I udajecie się po taki samochód. Jeżeli opcja, tak mówię, tablicy nie wchodzi w rachubę, nie wiem, boicie się z Niemiec przejechać, to za duża odległość dla was, nie wiecie, nie jesteście pewni auta, często gęsto się zdarza tak, że nie jesteście pewni auta, czy ono przejedzie, nie wiem, jakieś tam ma usterkę, coś dziwnie, silnik pracuje, jest tam stary olej, są łyse opony, albo też jest jedna ważna rzecz, sobie przypomniałem,
kupujecie samochód, tak, tutaj widzieliście na filmach, z delikatnym umfallschaden, tak? Ale jeżeli auto ma na przykład rozbity reflektor, prawda, uszkodzoną szybę, jakaś część typu zderzak jest wyrwana, to nie dostaniecie nawet blach zjazdowych, więc takie auto już nie można nie wracać na koła, więc tylko pozostaje właśnie ta laweta. I adekwatnie do polskiej strony, no przykładowo tak, tu wyjeżdżacie ze Śląska i lecicie przykładowo, nie wiem, no w kierunku Warszawy, czy tam poza Warszawę, po samu to jest odległość 350 km w jedną stronę, no więc dobowe wypożyczenie takiej lawety w zupełności wystarczy, plus koszt paliwa, ona pali gdzieś 10-11 litrów samochodem, wiem co mówię, bo takimi pojazdami się od lat poruszam, i ładujecie taki samochód na lawetkę i nim wracacie bezpiecznie. Bezpiecznie. I teraz przywozicie sobie do domu, czyli w miejscu waszego zamieszkania, zameldowania, bo rejestrujecie auto tam, gdzie pamiętacie, zameldowanie, nie tam, gdzie mieszkacie, tam, gdzie macie meldunek. Robicie pierwszy przegląd, standardowo. Zgłaszacie się do Wydziału Komunikacji, oczywiście wszystkie tłumaczenia, tak dalej, akcyzy. Idziecie do Wydziału Komunikacji, rejestrujecie pojazd, czyli pobieracie tablicę 256 zł na dzień dzisiejszy, może się to zmienić, plus wykupujecie OC pojazdu na siebie już na pojazd i legalnie tym pojazdem możecie się poruszać. Teraz powiedzcie mi, czy jest sens zapierdalać na tłoczonych lewych blachach, na tak zwanym 30-dniowym ubezpieczeniu, które w razie kolizji, wypadku, a już nie mówię osób poszkodowanych, nie działa w ogóle, ubezpieczenie tego wam nie wypłaci, nawet jeżeli to nie będzie z waszej winy, macie później niesamowite konsekwencje prawne i odszkodowawcze, tak, jeden z naszych widzów, to jest tragedia po prostu. Czy akcje typu właśnie wracanie na takich tablicach z Niemiec, jak was z Niemczech złapią na czymś takim, to nie, to wartość mandatów i kar niejednokrotnie przekroczy wartość pojazdu, plus dalsze konsekwencje dla was na przyszłość w Niemczech, na przykład zakaz wjazdu i tak dalej, takie inne rzeczy, już nie wiem, w momencie kolizji. Jeżeli tak mówię, samochód ma delikatne szkody w Niemczech, czyli tam jakaś lampa, coś, nie możecie nim wracać, nie dostaniecie tam, po prostu nie pojedziecie, inaczej może dostaniecie, jak tego nie zgłosicie, ale pierwszy patrol was łapie, koniec, macie konsekwencje, dramat. Więc tak mówię, iść na legalu i nie ryzykować, tak mówię, zaoszczędzicie te parę stówek, tak, parę set złotych, bo takie tablice tłoczone ubezpieczenie plus też koszt paliwa też was wyjdzie parę stówek. Koszt wypożyczenia lawety, owszem, koszt jej spalania będzie troszeczkę większy, tak, ale jak to policzycie, to tam nie wiem, czy jest różnica dwóch stówek, trzech może, a na terenie Polski to już nie wiem, czy jest różnica stówki, a jedziecie bezpiecznie, dowozicie auto do miejsca zamieszkania. Ostatnio przeliczyłem statystycznie na 30 zakupionych samochodów w punktach, gdzie się pojawiamy w zaprzyjaźnionej firmie, 28 osób skorzystało właśnie z opcji lawetą do domu. Pozostałe dwie osoby to są takie osoby, które miały niedaleko, tam 40 km od miejsca zakupu samochodu, więc wzięły papiery, pojechały, zarejestrowały, wróciły, założyły i pojechały tak samo, nie? No, ale tak mnie to jest 90, prawie tam 8%, 7% osób skorzystało z bezpiecznej opcji lawetą do domu. Nie ma skizów, nie ma jakichś tam problemów, jest wszystko na legalu. Jest wtedy ubezpieczenie, bo lawety są ubezpieczone, jeszcze powinien taki, jest posiadanie OC przewoźnika i tak dalej, niż jechać na lewych tłoczonych blachach na takim ubezpieczeniu, albo inaczej, tak mówiłem, tych w Niemczech, co złapali, żeby przełożyć, tak kupujecie tam, nie wiem, Peugeota i sąsiad ma identycznego, a pożycz tablicę i dowód rejestracyjny, przelecimy. W razie kontroli, no co, sprawdzi nam tablicę, sprawdzi nam dowód, wszystko się zgadza, pójść nas, ale w razie kolizji albo wypadku, macie przejebane wy, ten co wam dał tę tablicę, ten dowód i masakra. Czy to jest warte? Myślę, że nie. Nawet, ja mówię nawet, jeżeli tu by was wyniosło, powiedzmy, koszt ściągnięcia z Niemiec paliwem 800, bo tak trzeba liczyć paliwo na dwa auta, to tablice, wszystko 800-900, a takie ściągnięcie lawetą to jest 1100-1300, to wolę dać te 400 więcej, siedzę w domu, patrzę w TV, walę browara, a ktoś mi to autko wiezie, mam wszystko w dupie, tak? A w Polsce to już mówię, że to już jest różnica, nie wiem, czy stówki nawet wyjdzie, czy tam półtora stówki. Więc tak to wygląda, tak to wygląda. Naprawdę nie dajcie się zwieść na gadanie, autem można wracać na kołach. To okej, zadzwońcie. Czy auto, że zarejestrowane w Polsce? Jeżeli nie, czy auto ma oryginalne niemieckie tablice zjazdowe ważne w dniu, w którym ja przyjadę? Jeżeli tak, okej. Jeżeli będzie, no dam wam tam jakieś zrobione, wykupię wam ubezpieczenie, dobra, dzięki, już wiecie, że laweta. Najbezpieczniej, laweta. Dlaczego laweta, a nie na przykład osobówka, czy taki, nie wiem, multivan z przyczepą? Już tłumaczę, ponieważ na przyczepę, która weźmie jakikolwiek samochód,
która będzie ciągnięta za takim multivanem czy małym busikiem, trzeba mieć już kategorię E do B. To po pierwsze, nie wszyscy ją mają. Po drugie, zestaw, już jest zestaw, który podlega opłacie wiatolowej, a laweta nie podlega do 3,5 tony. To już jest automatyczne zmniejszenie kosztów. Dlatego mówię, grono osób takich młodych, zrywnych, widziałem ostatnio, skorzystało, wypożyczyli sobie lawetkę, pojechali, załadowali, przywieźli, mówią, kurde, no faktycznie, poszło nam sprawnie, szybko, koszty nie jakieś duże, bezpiecznie, auto już mamy pod domem, jutro idziemy rejestrować, założymy tablicę, kupimy OC i możemy na legalu jeździć. A tu byli niestety widzowie, którzy sobie pojechali, tak mówię, to jest gdzieś z Kielc pod Poznań jechali, a już przed samymi Kielcami niestety doszło do tragedii, nie z winy widza, do wypadku, osoby ranne, auta rozbite, ubezpieczenie nie chce wypłacić odszkodowania. Sąd, sprawy, rozprawy i po co? I po co to było? Naprawdę mówię wam to z realu, z życia, z doświadczeń, z autopsji. Po co takie coś było? Takich ryzykantów naprawdę widzę w miejscach, gdzie się auto kupuje, czy to u nas, czy to za granicą, jest bardzo dużo. Naprawdę, także odradzam, a co polecam, to już się powtarzał nie będę. Tyle w uli tych komentarzy, tych maili odnośnie właśnie przywiezienia bezpiecznie samochodu, czy to z naszych terenów, czy z terenów tam powiedzmy blisko zagranicznych, czy tak to nazwę. Dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia ponownie.